Cześć, melduje się Kobikowski. Zmieniam klimat. Przenosimy się do czasów nam współczesnych za sprawą zestawu Kobi numer 24303, który już długo prosi o recenzję, ale padał ofiarą gorących modeli z I wojny światowej. Dzisiaj zajmiemy się wojskowym pojazdem terenowym bardzo mocno wzorowanym na amerykańskim Humvee, czyli wielozadaniowym pojazdem kołowym o wysokiej mobilności, użytkowanym przez różne armie NATO, w tym Polskę. Zapraszam. W ten sposób cały model wygląda po skompletowaniu zgodnie z instrukcją, a budowało się to bardzo przyjemnie i całkiem szybko. Na pierwszy rzut oka efekty są bardzo zadowalające, zwłaszcza że model jest naprawdę spory jak na tej klasy pojazd. Natomiast o skali jeszcze za moment, bo tutaj będę się posiłkować notatkami z obliczeń moich i pomiarów. Najpierw rzucimy okiem standardowo sobie tylko szybciutko na figurki. W zestawie mamy dwóch żołnierzy, którzy wyglądają w ten sposób. Oczywiście mam wrażenie, że takie postacie już widziałem w którymś z zestawów Kobi z tej takiej podstawowej serii Small Army. Bardzo przyzwoite figurki. Zobaczcie, one mają w sumie taki sam nadruk, tylko w innych kolorach i na innym plastiku, innego koloru. Tak? Z jednej strony tutaj po lewej mamy taki bardziej ciemny, piaskowy, wpadający w taki jakiś blady pomarańcz może, lub jakiś bardzo jasny brąz. Jestem tylko facetem, nie krzyczcie na mnie. A tutaj mamy taki właśnie jasny beż, piaskowy. Coś w ogóle, no to jest ten sam plastik co pojazd. Zobaczcie, dwa identyczne nadruki, a ten po prawej nie jest dużo ostrzejszy. Taka, widzicie, lepsza sztuka. Nie? Na przykład widać ten napis Army na tej naszywce jakby jest o wiele wyraźniejszy na tym żołnierzu o czarnej skórze. Dobra, teraz tak, co tu jeszcze? Aha, tu już jedno z akcesoriów jest przymocowane do jego hełmu. Taki, zobaczcie tutaj, słuchawka, czy też właśnie, tak, słuchawka? Nie, słuchawka do słuchania, a to jest mikrofon oczywiście. Tutaj jest karabin snajperski z takich drobnych elementów. Gdzie to było? Aha, tu obok położyłem, bo jest jeszcze, zobaczcie, taka maska z filtrem. Tylko że ona jest, sposób w jaki jest przyczepiana, wymaga zastosowania innej główki i ta główka została też dołączona do tego zestawu. Natomiast to jest taka, wiecie, ta pękata główka, taka bardziej jakby w stylu klasycznego Lego, więc no, wymaga to zmiany całej główki, ale mówię ok, nie? Z takich luźnych elementów mamy jeszcze jedną beczkę podpisaną oil, czyli no, prawdopodobnie chodzi tutaj o ropę, tak? O olej napędowy do silnika diesla, jaki znajdował, mógłby się w takim pojeździe typu Humvee. Tak? Dobra, figurki na bok. Teraz tak, słuchajcie, ogólnie bardzo mi się podoba ten model, chociaż ja od początku wiedziałem, że bardziej interesują mnie te Hammery, też Humvee właśnie, które wyjdą niedługo, te takie pomniejszone bardziej. Mi się wydaje, że one nadal też nie będą w skali 1:35, bo tak jak widziałem, ile tam pomniejszono je, natomiast no, wiadomo, im mniejsze, tym bardziej mi się podobają. Oczywiście, tak? Bo jeżeli chodzi o wymiary, to z obliczeń wynika mi tutaj, że mamy odpowiednio na długości, mamy skalę około 1 do 25,5, a na szerokości 1 do 23 i tam 30. Tak? Czyli taka średnia skala, powiedzmy już uśredniając, to jest 1 do 24, a więc jest to sporo bardziej powiększone są te modele niż na przykład te standardowe czołgi od Kobi, które najczęściej celują tam w około 1 do 27, 1 do 28, 29, coś takiego. No ale okej, rozumiem, że to jest, wiecie, pojazd terenowy, taki samochód, no trochę większy, no ale jednak samochód, więc on musiał być sporo bardziej powiększony, żeby było dużo detali, żeby można było wsadzać figurki do środka i tak dalej, i tak dalej.
Jak już wspomniałem, na pierwszy rzut oka model sprawia naprawdę bardzo dobre wrażenie. Nie mamy żadnej wątpliwości, że patrzymy właśnie na takiego Hummera, Humvee. Natomiast to, co mnie troszeczkę tutaj rozczarowało, to jest błąd w nadruku, jaki widzimy tutaj na tym grillu z przodu. Mianowicie, co widać wyraźnie na okładce, te sześć tutaj takich otworów wydłużonych, one powinny być takie, wiecie, powinny być rozciągnięte na całą długość tej kafelki 1x4, żeby ten cały tutaj właśnie grill był rozciągnięty pomiędzy światła przednie. Tak tutaj nie jest. Słuchajcie, mi się wydaje, bo w tych mniejszych Hummerach jest coś takiego, chyba że już tutaj te właśnie światła są nadrukowane w tych miejscach i być może po prostu zrobili taką uproszczoną wersję, ale to jest błąd. To widać, nawet jest to niezgodne z tym, co widać na opakowaniu, więc według mnie tej Kobi powinno się jakoś chyba zrehabilitować i wysyłać takie poprawione płytki, ja nie wiem, zobaczymy, może będzie mi się chciało tam napisać do działu reklamacji, jaki jest tutaj status tych płytek. W każdym razie, jeżeli komuś to bardzo przeszkadza, to według mnie jak najbardziej należy tutaj się dopomnieć o to, bo no, nie wygląda już tak, jak powinien, nie? Od razu to zauważyłem, że tutaj coś tutaj mi, ten dziobek tutaj wygląda nie tak, jak powinien. Tak? Dobra, więc tak, ale ogólnie przód jak najbardziej spoczko, tu mi się podoba ta maska, jak się właśnie tak tutaj zakrągla, tutaj te podcięcia takie to mi się bardzo podoba. Jeżeli chodzi, zobaczcie, wszystkie te modele, w których trochę bardziej jakby widać, albo mogłoby być widać te elementy zawieszenia, no cierpią na to, że na dzień dzisiejszy Kobi nie ma jeszcze takich, wiecie, drobnych jakichś elementów a la technik, takich, wiecie, technicznych, że można było ładnie tutaj jakieś wahacze tam i ośki porobić. Jest to takie ciemne tutaj po prostu i no jest ok, tak? Koła się trzymają dobrze, ale w tym miejscu to na pewno nie zachwyca. Nie tylko tyle, że jest po prostu prosto i czysto to zrobione. Dobra, teraz przechodzimy, więc to jest w sumie chyba, jak tutaj patrzę na notatki, jedyny minus, jakiego się dopatrzyłem. Ewentualnie jest jeszcze taki pół minusa za moment. Bo tak, jeżeli chodzi o pozycję tutaj tego strzelca, to jest takie miejsce, gdzie się dach otwiera i mamy tutaj taką przestrzeń. Z tego co wiem, w prawdziwych tych Hummerach jest tam taka platforma, na której stoi żołnierz. Przy czym tutaj nie tylko ona powinna być, ale ona powinna być dużo wyżej zrobiona, żeby można było tą figurkę tutaj jakoś ustawić w tej pozycji. Nie da się tego zrobić. Można ją najwyżej próbować tak tutaj ustawić na rękach, ale nie jest to zbyt pewne. Do rękojeści tu jest za daleko, więc no można by pokombinować i spróbować ten karabin maszynowy przesunąć o jeden stud. Rozumiecie, to wystarczyłoby zamienić miejscami. Dać tą płytkę 1x4 tu do przodu, a te wszystkie tutaj przesunąć w tą stronę. Może byłoby trochę łatwiej, żeby tutaj go jakoś, żeby wskoczyło mu tutaj w rękojeści, żeby on de facto wisiał na tej rękojeści. Ale tutaj minus drogie Kobi za brak jakiejś takiej platformy stabilnej dla tego strzelca. Natomiast co cieszy, w tym rozmiarze nie ma najmniejszego problemu, znaczy powiedzmy sobie przy małym wyćwiczeniu, aby umieścić tę figurkę jako kierowcę. Tak, może mi się to uda zrobić tak ładnie tutaj na wizji, albo i nie. Ok, po małej poprawce jest idealnie, zobaczcie, on tutaj ładnie nam wystaje. Wystaje nawet, coś będzie widział, tak, powiedzmy, że to jest taki niższy żołnierz tutaj, coś będzie widział, jest tutaj umiejscowiony dosyć solidnie, więc tutaj ogólnie plus za to, że można normalnie i w hełmie i we wszystkim tego żołnierza umieścić. Bardzo podoba mi się też, znaczy tak, tutaj zwróćmy jeszcze uwagę, jak tu będziemy przelatywać w tą stronę na elementy takie specjalistyczne, tak, zobaczcie, przygotowane specjalnie do tego modelu. Mamy tutaj takie drzwi z charakterystycznymi przetłoczeniami i z oknami. Zobaczcie, w ten sposób to wygląda. Bardzo ładnie tutaj są dopasowane i one pracują tutaj na tych standardowych zaczepach.
Okej, okay. Aha, no to też jak już jesteśmy z boku, to na szczególną uwagę zasługują nowe właśnie gumy, co do których ja mam bardzo duże nadzieje, ponieważ z tego co tutaj widzę i tak robiłem przymiarki, one idealnie pasują na koła do Rosomaka w skali 1 do 35. Tak, tak też widzicie, jak to mniej więcej w tych skalach wychodzi. I jeżeli będę robić jakiś update Rosomaka lub na przykład zrobię od razu może, nie wiem, moździerz rak na podwoziu Rosomaka, to na pewno użyję tych kół. Zobaczymy właśnie, jak jeszcze będzie, jak będą wypadać te koła z tamtych mniejszych hamerów, ale tamte chyba będą za małe. Tak jest. Bardzo fajne gumki. To jest, zobaczcie, z takimi nawet oznaczeniami Kobi. Bardzo mi się to podoba. I teraz tył również mi się podoba tutaj. Słuchajcie, zobaczcie, możemy też sobie coś otworzyć. To jest zawsze cenna sprawa. Tutaj mamy taki mały tutaj dzyndzel i teraz otwieramy to w górę i otwiera nam się całkiem spora przestrzeń ładunkowa. O, i zobaczcie, tutaj po środku, mniej więcej w tym miejscu, tam, tutaj, o, nie, no tutaj nic nie widać. Dobra, w każdym razie tam powinna być jeszcze taka platforma. Oczywiście można sobie ją łatwo samemu zbudować, ale to powinno być według mnie przygotowane już przez Kobi, żeby tutaj, no nie wiem, tu mogłyby być maksymalnie 2-3 klocki na to poświęcone i już ten żołnierz mógłby sobie stać w powietrzu. Tutaj, jeżeli się nie mylę, spójrzcie, mi się wydaje, że to w ogóle tutaj są nowe elementy. Zobaczcie, tu są te elementy, jakie one były wcześniej, te takie, to już po prostu na podstawie 2x2 takie po prostu lekkie zaokrąglenie, a tu mamy takie zaokrąglenie, to jest takie dosłownie 1,5 studa. O matko, tu nie patrzyłem na ekran. 1,5 studa i to tak nawet ładnie pasuje, nie? Domyślam się, że to jest chyba do jakiegoś samolotu albo do jakiegoś samochodu. Może było przygotowane specjalnie, może z tej kolekcji legendarne auta PRL-u. Dobra, w każdym razie zamykamy to sobie. Aha, tutaj najpierw to. I zaraz tak, tutaj czasami mi się haczy, ale jak tutaj lekko tak, o, bo to się idealnie spasowuje. Zobaczcie, bardzo ładnie. Dwa światełka czerwone z tyłu, jakieś haki tutaj, haki holownicze. Bardzo przyzwoicie. Z drugiej strony mamy nieduże różnice, tylko tyle, że tu widzimy wyraźnie zaznaczony wlew paliwa oraz tutaj zobaczcie, jest takie małe zaokrąglenie. To jest chyba wlot powietrza do silnika. W niektórych modelach tych Humvee widać tutaj taki bardzo wysoki jakby komin, w cudzysłowie komin, taką po prostu rurę wlotu powietrza wysoką z filtrem, co ma, domyślam się, w prawdziwym życiu i w warunkach na przykład pustynnych ułatwiać czerpanie czystszego trochę powietrza, które oczywiście jest później jeszcze filtrowane, ale wiadomo, im wyżej czerpiemy, tym na przykład to powietrze jest czystsze, bo ciężki pył, wiadomo, no, trzyma się niżej, tak? Plus jakieś, wiecie, brodzenie w wodzie, nie? Jeżeli na przykład samochód przejeżdża przez wodę, no to jak będzie wyżej punkt czerpania powietrza, to często widać w autach terenowych, no to jest mniejsze prawdopodobieństwo zalania tego wlotu. O, w ten sposób jeszcze zobaczmy sobie, to wygląda to z przodu. Aha, i tutaj mamy nadrukowane, mamy takie znaki taktyczne, jakie możemy sobie z łatwością tak w głowie poukładać, że to są jakieś takie natowskie symbole jakiegoś z oddziału. Podsumowanie. Mamy przed sobą naprawdę bardzo przyzwoity model samochodu wielozadaniowego typu Humvee, chociaż zapomniałem o tym powiedzieć, nigdzie nie jest to napisane na opakowaniu. No nie jest to taki, wiecie, produkt licencjonowany, jak na przykład już często w Kobi się zdarza, że na przykład tam Jeep, Boeing, nawet Abrams ma tą licencję. Tutaj tak nie jest, więc tutaj jest to opisane jako po prostu NATO AAT Vehicle, coś takiego. To jest wersja ta pustynna. Jest jeszcze wersja taka troszeczkę zmodyfikowana w kamuflażu i podobnie będzie też z tymi mniejszymi. Dobra, więc teraz tak. Ogólnie jest bardzo dobrze, natomiast to nie jest tak, że jakoś bardzo polecam ten model tam wszystkim, na pewno nie. Jeżeli ktoś siedzi w tej tematyce takiej bardziej nowoczesnej, to na pewno może być bardzo zainteresowany tym modelem. Natomiast ja bym jeszcze radził, poczekajmy na te mniejsze hamery,
przyjrzymy się im. Ja przypuszczam, że ja będę coś tak, że mi podpowiada, że ja będę polecać bardziej te mniejsze Hammery, ale poczekajmy jeszcze. Zwłaszcza tam zapowiadają taki fantastyczny zestaw, w którym mam nadzieję, że tam nie będzie zmian w planie wydawniczym i ten zestaw wyjdzie, że taki jeden Hammer ciągnie na lawecie jeszcze drugiego i tam jest jakaś palma czy coś takiego. Ten zestaw po prostu mi się super, to na 100% będzie na moim kanale, tylko czekać aż wyjdzie. Więc tak, generalnie zestaw jest bardzo fajny, jest z wad, to mówię, jest tylko ten nadruk z przodu, nie jest za mało rozstrzelone są te otwory tutaj chłodzenia. Zobaczcie, czekajcie, może tutaj, nie? Tutaj wyraźnie widać, że te otwory są rozstrzelone na całej szerokości i to wygląda prawidłowo, nie? Dokładnie na całą tą odległość płytki 1x4, kafelki 1x4 pomiędzy światła, a tu jest tak to wszystko, widzicie, takie jest ściśnięte i zostawione są takie tutaj przestrzenie. Ten wlot jest po prostu za mały jak na ten pojazd. To jest jeden taki minus, gdzie dałbym autentycznie minus jeden. Jeszcze pół minusa dałbym, pół punkta za to, że nie ma tam takiego dobrego oparcia dla tego żołnierza strzelca, który tutaj by stał w pozycji, wiecie, tutaj jak jest ten włas jest otwarty i on stoi, żeby obsługiwać karabin maszynowy. To mi się troszeczkę mniej podoba. Generalnie zestaw jest fajny z zastrzeżeniami. Jeżeli ktoś to bardzo rozważa, ten model, to poczekajmy jeszcze na te mniejsze Hammery, zobaczymy co tam, jak one będą się prezentować, jakie będą ich wymiary i tak dalej. Słuchajcie, bardzo dziękuję Wam za uwagę. Wreszcie się poprawia naprawdę pogoda już, co oczywiście cieszy. Proponuję nasmarować i wyczyścić rowery, jeżeli tego jeszcze nie zrobiliście. Ja właśnie teraz robię taki mały remoncik, żeby rowerek lepiej jeździł i zamierzam też sobie sporo pojeździć. Trzymajcie się, cześć, do zobaczenia.